Cześć, tu McGuffin. Chłopak socjopata spędza czas z chorym, starym człowiekiem. Nieświadomy, że to seryjny morderca. Dzisiaj pokażę wam film horror psychologiczny z 2016 roku pod tytułem I'm not a serial killer. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Policjant mówi, że nigdy nie widział czegoś takiego. Wygląda na to, że coś rozerwało ofiarę na kawałki, a organy wewnętrzne są rozrzucone po całej ulicy. Nastolatek o imieniu John obserwuje tę scenę, a potem odjeżdża na rowerze. Wkrótce potem dociera do swojego domu, który jest również domem pogrzebowym prowadzonym przez jego rodzinę. John zaczyna pracować razem ze swoją matką April oraz ciotką Margaret. April jest przerażona po tym, jak dowiaduje się, że w ich miasteczku znaleziono kolejną martwą osobę. Jednak John zaczyna żartować, że więcej zmarłych oznacza więcej pieniędzy dla ich interesu. W kolejnej scenie John przybywa na miejsce zbrodni, gdzie zginęła ofiara. Odkrywa tam dziwną kałużę czarnej cieczy, której nie potrafi zidentyfikować. Następnie idzie do szkoły, gdzie szybko zostaje wezwany do gabinetu dyrektora, a także dowiaduje się, że dyrektor wezwał też jego matkę. Okazuje się, że na niedawne zadanie o sławnych ludziach John napisał esej o słynnym seryjnym mordercy. Dyrektor radzi mu, że chociaż naturalny jest interesowanie się światem i śmiercią, nie powinien posuwać się tak daleko. Później podczas lunch John siada ze swoim jedynym przyjacielem, Maxem, który narzeka na ocenę D-, mimo że napisał o Einsteinie. Nagle podchodzi do nich grupa prześladowców, a lider Rob kpi z biednego chłopaka, twierdząc, że pachnie czymś martwym. Widzimy, jak John drapie się widelcem pod stołem. Próbując powstrzymać gniew, prześladowca rzuca mu wtedy w twarz trochę stłuczonych ziemniaków. Nazywa go dziwakiem, po czym odchodzi, ale John w ogóle nie reaguje. Po szkole John spotyka się ze swoim terapeutą, doktorem Neblinem, i dowiadujemy się, że John jest zdiagnozowanym socjopatą, który ustanowi sobie kilka zasad, aby unikać kłopotów. Jedną z zasad jest to, że jeśli poczuje chęć zabicia kogoś, po prostu się do niego uśmiecha. Mimo to John obawia się, że pewnego dnia może działać gwałtownie, ale doktor Neblin zapewnia go, że fakt, iż jest socjopatą, nie oznacza, że realizuje swoje impulsy. Mówi Johnowi, że ma kontrolę nad swoim przeznaczeniem i że jest dobrym człowiekiem. Następnie John odwiedza swojego 79-letniego sąsiada, pana Crowley'a, który jest bardzo słaby ze względu na swój wiek. John pomaga staruszkowi budować palenisko. Podczas pracy Crowley prosi o pomoc w obsłudze telefonu, żeby mógł wysłać swojej żonie Kay swoje zdjęcie. John od razu pomaga, co bardzo cieszy staruszka. W tej chwili uwagę Johna przyciąga sąsiadkę Brookie, który się podkochuje. W następnej scenie wraca do domu pogrzebowego i dowiaduje się, że przyjęli ciało mężczyzny, którego znaleziono martwego tego samego ranka. Rodzina zaczyna pracować razem nad przygotowaniem zwłok, co okazuje się wyzwaniem, gdyż są one dosłownie w kawałkach. A ciotka Margaret odkrywa, że brakuje jednej nerki. To skłania John do spekulacji, że morderca mógł ją zabrać, ale jej matce nie podoba się ten pomysł. Następnego ranka John ogląda wiadomości i dowiaduje się, że doszło do kolejnego morderstwa. Na miejscu zbrodni również znaleziono tę samą czarną substancję. Po szkole John i Max odwiedzają miejsce zbrodni, próbując zrozumieć schemat działania mordercy. I zdają sobie sprawę, że ataki są coraz bardziej brutalne, niż by było to konieczne. Scena przenosi się następnie na wieczór Halloween, kiedy Max i John zbierają cukierki. Ponieważ miasteczko jest nawiedzone przez przerażające morderstwa, ojciec Maxa postanawia dołączyć do nich z kijem baseballowym dla ochrony. John zauważa wtedy podejrzaną osobę, idącą za łukiem, ale wkrótce potem znika ona bez śladu. Później tej nocy chłopcy idą na imprezę taneczną, gdzie podchodzi do Johna Brookie. Wygląda na to, że również go lubi, ale wtedy pojawia się prześladowca Rob i zaczyna nękać Johna. Nasz bohater stara się jak najlepiej utrzymać spokój, ale prześladowca przekracza wszelkie granice i doobraża jego matkę. Mając tego dość, John wyjawia mu, że jest zdiagnozowanym socjopatą. Twierdzi, że Rob jest dla niego tylko przedmiotem i że jest bardzo zainteresowany rozcięciem go, by zobaczyć coś w środku. Prześladowca Rob jest tym trochę zaniepokojony i opuszcza teren, nie umieszkając nazwać Johna dziwakiem. Kilka dni później dr Neblin i John odbywają kolejną sesję terapeutyczną na dachu. Dr Neblin ujawnia, że Rob poskarżył się szkolnemu doradcy na jego groźby, twierdząc, że przez nie miał koszmary, ale John mówi, że Rob to zwykły prześladowca. Chwilę później dr Neblin przez lornetkę wskazuje rzadką kaczkę. John patrzy przez nią, ale zauważa tego samego dziwnego człowieka, którego widział w zaułku w noc Halloween.
Zaintrygowany zaczyna go śledzić po mieście. Po chwili mężczyzna podchodzi do 79-letniego sąsiada Johna, pana Crowley'a, który zamierza łowić ryby pod lodem i oferuje pomoc. Crowley zgadza się bez wahania i razem odjeżdżają jego samochodem. Obawiając się o życie pana Crowley'a, John postanawia podążyć za nim na rowerze. W następnej scenie obaj mężczyźni docierają na zamarznięte jezioro, gdzie John ukrywa się za drzewem, aby ich obserwować. Dziwny mężczyzna używa wtedy piły łańcuchowej, aby wyciąć dziurę w lodzie, a Crowley dziękuje mu za pomoc. Jednak Crowley zaczyna kaszleć. Dziwny mężczyzna chwyta za nóż i próbuje zaatakować go od tyłu, ale wtedy dzieje się coś niespodziewanego. Ku zaskoczeniu Johna, staruszek szybko się obraca i wbija w klatkę piersiową napastnika. Skręcony Connor, który jakby pojawił się znikąd, zabijając go natychmiast. Crowley następnie wyciąga mężczyźnie płuca, potem rozdziera swoją własną klatkę piersiową. Wyciąga szczerniałe płuco i zastępuje je płucem zabitego. Ta wymiana wyraźnie ułatwia mu oddychanie. Świadek tego przerażającego widoku John uświadamia sobie, że Crowley to nie jest zwykły seryjny morderca. Scena przenosi nas do Johna leżącego na stole w kostnicy, wciąż wstrząśniętego tym, co zobaczył. Później widzi wiadomość o mężczyźnie o imieniu Emmett, który zaginął w Arizonie 42 lata temu. Były oznaki walki w jego domu, ale ciało nigdy nie zostało odnalezione. Dziwnie podobnie jak w przypadku ostatnich morderstw na miejscu, znaleziono czarną ciecz. Wieczorem John siedzi Crowley'a i jego żony Kay na salę balową. Para tańczy tam radośnie razem, ale staruszek ma trudności z poruszaniem się z powodu zaawansowanego artrytyzmu w nogach. W rezultacie inny starszy mężczyzna o imieniu Greg zabiera Kay do tańca, a Crowley obserwuje ich, myśląc o czymś. Po tańcu Crowley zabiera żonę do restauracji, a ciekawski John podąża za nimi. Przypadkowo natrafiają jednak na swoją matkę i doktora Neblina, jedzących razem kolację. Są zdenerwowani na jego widok i zakładają, że John śledził swoją matkę aż do restauracji. Wściekły John oskarża ich o potajemne spotykanie się. Ale April wyjaśnia, że spotykam się czasami tylko po to, aby umówić postępy Johna w terapii. Następnego dnia John kontynuuje śledzenie Crowley'a i dociera do lokalnego zakładu fryzjerskiego. Fryzjerem okazuje się być Greg, a obaj mężczyźni wydają się rozmawiać zadowoleni. Ale kiedy Greg wchodzi do środka po nożyczki, Crowley szybko opuszcza rolety, wyłącza szyld i zamyka drzwi. Potem wchodzi do drugiego pokoju i próbuje zamordować Grega. Widząc to, John wpada w panikę i uruchamia alarm na zewnątrz zakładu. Dwójka policjantów znajdujących się w pobliżu podbiegają, aby zbadać sprawę. Crowley bez wahania wpuszcza ich do środka, ale potem szybko zabija również policjantów. John ogląda całą scenę w przerażeniu i czuje się kompletnie bezsilny. Chwilę później Crowley wychodzi z zaplecza z ulepszonymi nogami, już bez utykania. John zdaje sobie sprawę, że staruszek musiał wziąć nogi Grega i zamienić je ze swoimi. Następnie obserwuje, jak Crowley wciąga ciało Grega do swojego samochodu i odjeżdża. W następnej scenie John ogląda wiadomości i zauważa tłum zgromadzony przed domem Grega, wywołujący poruszenie. Podejrzewają go o bycie zabójcą, ponieważ dwóch policjantów znaleziono martwych w jego zakładzie, a on sam wciąż jest zaginiony. Następnego ranka Crowley odśnieża swój samochód, gdy znajduje notatkę o treści: wiem, kim jesteś. To sprawia, że staruszek jest przerażony, podczas gdy John obserwuje go z okna i uśmiecha się. Po tym incydencie John dowiaduje się, że Crowley tak bardzo się przestraszył, że nie wychodzi z domu przez tydzień. Pewnej nocy John odwiedza go i odkrywa, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Pomaga staruszkowi wejść po schodach, a Kay informuje go, że jej mąż odmawia wizyty u lekarza. John pomaga mu dotrzeć do łazienki, a Crowley wyraża wdzięczność młodemu mężczyźnie za pomoc i przyznaje, że bardzo martwi się o Kay. Nie może sobie wyobrazić, żeby zostawił ją samą, gdyby coś mu się stało. Akcja przenosi nas na święta Bożego Narodzenia. Wieczorem John, nosząc maskę pandy, dzwoni do pana Crowley'a z budki telefonicznej i przedstawia się jako osoba, która wysłała notatkę. Chociaż staruszek nie chce rozmawiać, John naciska, pytając, czy boli go usuwanie własnych organów. Crowley przyznaje, że to boli, ale nie ma innego wyjścia. John pyta następnie o Emmetta z Arizony i o to, co od niego zabrał. Crowley odpowiada, że zabrał mu życie, które prawdopodobnie byłoby długie. Ale wtedy podczas ich rozmowy John zdaje sobie sprawę, że Crowley prowadzi, co oznacza, że prawdopodobnie jest w drodze, by go znaleźć. Wkrótce potem Crowley'owi udaje się go odnaleźć, choć nie widzi jego twarzy, John natychmiast opuszcza budkę telefoniczną, podczas gdy staruszek rusza za nim w pościg. Na szczęście udaje mu się uciec i dociera do domu swojego przyjaciela Maxa. Chwilę później, spoglądając przez okno, zauważa, że Crowley śledził go aż do domu Maxa. Max pyta go, co tutaj robi, skoro nie widzieli się od 2 tygodni.
John odpowiada, że traci zmysły i łamie swoje zasady. Wyjaśnia, że ma zasady, które pomagają mu pozostać normalnym i unikać kłopotów. Jedną z tych zasad jest spędzanie czasu z Maxem, ponieważ razem robimy normalne rzeczy. Max jest wstrząśnięty, gdy dowiaduje się, że przyjaźni się przez 3 lata, tylko po to, by John czuł się normalny. To wywołuje u niego gniew i wyrzuca Johna z domu. Nie mając innej opcji, John zakłada maskę pandy i kieruje się w stronę swojego domu. Jednak po chwili zauważa, że Crowley atakuje ojca Maxa. John wpada w panikę i próbuje odciągnąć biednego człowieka, ale bestia, która go nie rozpoznaje, zaczyna warczeć i każe mu odejść. Zrozumiawszy, że nie może nic zrobić w tej sytuacji, John odchodzi. Mając tego dość, John postanawia podjąć działania przeciwko niemu, wiedząc, że mężczyzna kocha swoją żonę ponad wszystko na świecie. Dlatego odwiedza sklep i kupuje system GPS o zasięgu od 2 do 3 mil. Następnie udaje się do jego domu i oferuje pomoc Kay przy przenoszeniu zakupów, wykorzystując tę okazję, aby umieścić nadajnik w samochodzie Crowley'a. Dowiaduje się przy tym, że Crowley cierpi na poważne problemy z sercem. John podejrzewa, że starzec będzie musiał wyjść swoim samochodem, aby zabić kogoś i zdobyć nowe serce. Tej nocy John budzi się, słysząc odpalany samochód Crowley'a. Gdy starszek odjeżdża, zakłada maskę pandy i zakrada się do jego domu. Następnie wchodzi do pokoju Crowley'a, robi zdjęcie Kay jej telefonem i decyduje się wysłać jej mężowi. Następnie zakłada poszewkę na jej głowę, aby scena wyglądała bardziej groźnie, ale ona nagle się budzi. Próbuje ją uspokoić, ale ostatecznie uderza ją zegarem, co sprawia, że całkowicie milknie, a on zauważa krew na poduszkach. John czuje się okropnie, zabił niewinną osobę, więc natychmiast dzwoni do doktora Neblina i wyznaje, że w końcu zrobił to, czego bał się przez cały czas. Jednak lekarz uspokaja go, mówiąc, że jest dobrym człowiekiem i że mogą naprawić sytuację. Prosi o jego lokalizację, ale przerażony John rozłącza się. Sprawdza jej ponownie i okazuje się, że ona wciąż żyje. Chłopak odczuwa ulgę, więc robi jej kilka zdjęć i wysyła jej do męża z podpisem: teraz moja kolej. Chwilę później Crowley otrzymuje wiadomość i natychmiast wraca do domu. John szybko zbiera swoje rzeczy i wymyka się z domu, a my widzimy Crowley'a w pełnej potwornej formie, gotowego stawić czoła intruzowi. Na zewnątrz John próbuje odzyskać nadajnik samochodu Crowley'a, ale jest w szoku, gdy odkrywa ciało dr Neblin na tylnym siedzeniu. To przeraża biednego Johna, ale nie zamierza pozwolić, aby Crowley zdobył jego serce. Następnie John zabiera ciało doktora i ukrywa je w lesie. Kiedy John wraca do domu rano, zauważy, że Crowley sprawdza swój samochód i odkrywa, że ciało zniknęło. Staruszek patrzy na Johna podejrzliwie i wciąż się w niego wpatruje, nawet gdy ten odchodzi. Scena przenosi się na pogrzeb ojca Maxa, gdzie John siedzi sam na ławce. Chwilę później przychodzi Crowley i siada obok niego, a następnie oskarża Johna o atak na swoją żonę. John nie zaprzecza i przypomina staruszkowi, że on również zabił jego terapeutę. Crowley odpowiada, że to wina doktora, który wyszedł w środku nocy, aby szukać Johna. John czuje się winny, że pośrednio przyczynił się do śmierci doktora Neblina. Pyta Crowley, ile czasu mu zostało, na co staruszek. Odpowiada, że ma mnóstwo czasu, aby znaleźć inne serca. Niedługo później pogrzeb się kończy, ale Crowley zaczyna kasłać krwią i czuje się bardzo słabo. Zostaje sam, gdy wszyscy odchodzą, więc John zamyka drzwi i więzi go w środku. Niestety, gdy przygotowuje się do wyjścia, dowiaduje się od siostry, że ich matka wciąż jest w środku. John wpada w panikę i natychmiast wraca. Udaje się do kostnicy, gdzie znajduje swoją mamę nieprzytomną, a przed nią siedzi Crowley. Staruszek dziwnie informuje Johna, że wkrótce umrze bez zdrowego serca, więc potrzebuje jednego za wszelką cenę. Żąda, aby John powiedział, gdzie jest ciało doktora i grozi, że zabije April. John początkowo udaje, że współpracuje, twierdząc, że ciało jest w zamrażarce. Ale gdy Crowley podchodzi do zamrażarki, szybko uderzy go metalowym prętem, raniąc go. April budzi się i jest w szoku, widząc potworną dłoń Crowley'a, więc John wyjaśnia, że staruszek jest seryjnym mordercą, który zabija ludzi. Następnie prosi ją o pomoc w związaniu go. Oboje używają pasków, aby związać go do łóżka. Postanowiłem przeprowadzić procedurę embalsamowania, która zwykle jest stosowana w celu opóźniania rozkładu martwego ciała. Wykonanie tego w nienormalnej, żywej osobie może doprowadzić do natychmiastowej śmierci. April wkłada wtyczkę do krwiobiegu Crowley'a i zastępuje jego dziwną czarną krew płynem balsamującym. To powoduje, że potwór krzyczy z bólu, ale procedura jest udana. Niedługo potem z ciała staruszka wydobywa się duży, czarny, oleisty potwór. Oboje z niepokojem obserwują, jak Crowley zmienia się w swoją prawdziwą formę, a John chwyta nóż ssący i próbuje zagrozić Crowley'owi. Zaskakująco Crowley akceptuje swój los i prosi Johna, aby zajął się jego żoną, zdając sobie sprawę, że nigdy więcej nie zobaczy jej w swojej ludzkiej formie. Wpycha nóż w siebie, zabijając się na miejscu. W rezultacie zarówno ciała staruszka,
jak i potwora, topienią w czarny olej. Następnego dnia policja odkryła ciało dr Neblina, a lokalna gazeta informuje, że Crowley jest zaginiony. Później John odwiedza Kay, która odpowiada, jak poznała swojego męża w latach 30. i zaczęli się spotykać. Pewnego dnia Crowley nagle wybucha płaczem i mówi jej, że kocha ją bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Pomimo choroby Crowleya w ostatnich latach obiecał być przy niej do końca. W ostatniej scenie John, April i Margaret przygotowują dr Neblina do pochówku. Historia miłości Kay i Crowleya sprawia, że John zdaje sobie sprawę, że również musi znaleźć szczęście i w tym miejscu film się kończy. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.